Na program zaprasza sponsor, właściciel portalu aranżacjekuchni.com.pl. Sponsorem audycji jest spółka BCLDS Bobkiewicz Cholewiński, producent cystern. Niedziela 10 sierpnia była ostatnim dniem piłkarskiego turnieju Ogrody 2014. W tym dniu rozegrane zostały mecze decydujące o najwyższych laurach poszczególnych kategorii wiekowych. Na zakończenie dwutygodniowej piłkarskiej zabawy rozegrany został tradycyjny już mecz o Superpuchar pomiędzy trzecioligowym KSZO 1929 oraz zwycięzcą kategorii Open turnieju na ogrodach. W tegorocznej edycji zawodów udział wzięło około 700 uczestników, którzy walczyli o punkty w sześciu kategoriach wiekowych. Tym samym pobity został kolejny rekord, jeśli chodzi o liczbę uczestników tegorocznej edycji turnieju. Cieszymy się dlatego, dlaczego? Że w tamtym roku było 480 uczestników, w tym bijemy faktycznie rekordy, jest ta ilość około 700, także fajnie udało nam się wprowadzić grupę zero, czyli zerówki. Piłka w ich wykonaniu naprawdę fajnie wygląda, przyciąga i rodziców, i obserwatorów, także staramy się cały czas co roku wprowadzać coś więcej, żeby jak największa rzesza młodych adeptów piłki znalazła tu swoje miejsce. Głównym organizatorem zawodów było Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu, a patronat nad turniejem objęli prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Wilczyński, starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga, ostrowieccy posłowie Zbigniew Pacelt i Jarosław Górczyński oraz wicemistrz olimpijski z Barcelony w piłce nożnej Andrzej Kobylański. Wiele pracy przy tegorocznej edycji turnieju mieli odpowiedzialni za sprawne przeprowadzenie wszystkich pojedynków. Na samym początku oczywiście trzeba zgłosić drużynę, więc przygotowywaliśmy zgłoszenia. Potem oczywiście staraliśmy się, żeby rozdzielić na grupy wiekowe, bo to wiadomo, no nie możemy wszystkich wrzucić do jednego worka, więc podzieliliśmy na praktycznie 7 grup wiekowych. Zaczęliśmy od najmłodszych, gdzie debiutowali, czyli klasa 0, później 1, 3, 4, 6, gimnazjum, jak również liceum, technikum i najstarsza grupa Open oraz zaprosiliśmy dwie drużyny dziewcząt. Teraz no, cały czas współpracujemy, wybieramy najlepszego bramkarza, króla strzelców musimy podliczyć ileś bramek, jak również i najlepszego zawodnika MVP. To są takie szczegółki, które możemy zdradzić naszym widzom. Jednak szczęśliwe chwile mijają bardzo szybko. Tak też było w przypadku turnieju na ogrodach. Szkoda, że przeszedł on już do historii. Bardzo szkoda, że przechodzą do historii, ale wydaje mi się, że frekwencja była zadowalająca. Około 150 do 200 osób przez cały dzień wymieniało się i starało się oglądać, dopingować, jak również i stwarzać super atmosferę boiskową tutaj dla nas, organizatorów, jak również dla uczestników. Wydaje mi się, że fajna zabawa każdego dnia od 12 do 20, piękne mecze w każdej kategorii wiekowej. Faktycznie szkoda, że to tylko może 2 tygodnie, bo stwarzamy tym dzieciakom zabawę od rana do wieczora, mają co robić, nie nudzą się, fajnie spędzają czas. W turnieju z bardzo dobrej strony zaprezentowali się młodzi piłkarze nowo powstałej Akademii Piłkarskiej Galacticos. Zaznaczyli oni swoją obecność na czołowych miejscach w poszczególnych kategoriach wiekowych. Szkółka, choć jest otworzona niecały miesiąc, bardzo, bardzo dobre efekty tutaj, bo grupa najmłodsza 1-3 zdobyła pierwsze miejsce i trzecie miejsce, także jak na niecały miesiąc trenowania to jest prawdziwy fenomen. Fajnie, że udało się taką szkółkę otworzyć z racji tego, że tych dzieciaków jest coraz więcej, bardzo duże zainteresowanie. Może dlatego też, że dzieci mają co robić, rodzice są też szczęśliwi, że nie siedzą przed komputerami, stwarzamy im jakieś możliwości, wyjazdy na turnieje, ciekawe treningi, także staramy się cały czas coś im tam przygotowywać. A oto wyniki końcowe turnieju i najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach. W grupie 0 pierwsze miejsce wywalczył zespół Messi przed Galacticos 2007. W grupie szkół podstawowych klas 1-3 pierwsze miejsce Galacticos, drugie Goki z Waśniów. Miejsce trzecie Ronaldo 1, a czwarte Galacticos 2004. Najlepszym strzelcem tej kategorii wiekowej Jaś Szczęsny z Galacticos 2005. Najlepszym bramkarzem Bartosz Zijewski z Gokisu Waśniów. A najlepszym zawodnikiem Daniel Puka z Ronaldo 1.
kategorii szkół podstawowych klas 4-6, na pierwszym miejscu Krzo 1929, na drugim Korniszony, na miejscu trzecim Zręczni, a na czwartym Wybrzeże Klatki Schodowej. Królem strzelców tej kategorii wiekowej Łukasz Janik z Korniszonów. Najlepszym bramkarzem jego kolega z zespołu Mikołaj Lasocki, a najlepszym zawodnikiem Łukasz Swat z Krzo 1929. W grupie gimnazjum pierwsze miejsce wywalczył zespół High Sport, na drugim miejscu Centrum Sport, na miejscu trzecim Promyk, a na czwartym Piłkarska Banda. Królem strzelców tej kategorii wiekowej Wiktor Mazur z High Sportu, najlepszym bramkarzem Karol Skaliński z Centrum Sport, a najlepszym zawodnikiem Ernest Krakowiak z Piłkarskiej Bandy. W grupie ponadgimnazjalistów na pierwszym miejscu drużyna Kantoru Feniks, na drugim Blok Ekipa, na trzecim Skate Paintball, a na czwartym Gorzelnik Koszary. Najlepszym strzelcem Michał Dudek, Kantor Feniks. Najlepszy bramkarz Paweł Pietruszka, Blok Ekipa. Najlepszy zawodnik Karol Skrzypek, Skate Paintball. Kategoria Open, która jak zwykle cieszyła się największą popularnością wśród kibiców oglądających zmagania piłkarzy. Zwycięstwo w tej kategorii drużyna Nowa Sport, na miejscu drugim Margolcia 14, na trzecim Koszary, a na czwartym Publima. Najlepszym strzelcem Bartek Zasuwa z Koszar, najlepszym bramkarzem Tomek Marynowski Nowa Sport, a najlepszym zawodnikiem Sebastian Wąs Nowa Sport. W turnieju rywalizowały także żeńskie zespoły, które na co dzień występują w trzeciej lidze świętokrzyskiej. Lepsze okazały się podopieczne trenera Jarosława Jałochy, które dwukrotnie pokonały swoje rywalki z Iwanisk. W meczu o Superpuchar piłkarze Krzo 1929 po bramce Michała Stachurskiego pokonali Nową Sport i to oni odebrali okazały puchar za zwycięstwo w tej rywalizacji. Wcześniej wylicytowaną koszulkę z autografami piłkarzy, którzy wzięli udział w beneficie byłego reprezentanta Polski piłkarza poznańskiego Lecha Piotra Rejsa, odebrała z rąk organizatorów pani Edyta Starzomska. Sama ceremonia zakończenia turnieju przebiegała w radosnej atmosferze i w związku z ogromną ilością nagród trwała blisko półtorej godziny. Wszyscy jej uczestnicy bawili się w niedzielę bardzo fajnie, wspominając przeżyte chwile podczas piłkarskich zmagań. Od poniedziałku boisko Przydziełowskiego już opustoszało. Czego możemy Wam życzyć jako organizatorom, wierzmy, kolejnych turniejów, które Anno Domini 2015, ogrody, stadion, a w zasadzie obiekt przy ulicy Dziewulskiego. Czego oczekiwalibyście i czego byście chcieli na następne lata Waszej działalności? No, chcielibyśmy, żeby to wsparcie firm i gminy Ostrowiec dalej się utrzymywało, a i przybywało nowych firm, które czują ten klimat, które chcą pomagać dzieciom i wspierają nas tu w tym działaniu. Emil. Oczywiście, no chcieliśmy podziękować sponsorom, chcieliśmy podziękować gminie Ostrowiec za to, że udzieliła nam, pomogła, dofinansowała nas, jak również no i wszystkim sponsorom. I tylko zdrowia i no oczywiście jak największej ilości pieniędzy, które się przełożą dzięki temu no, na coraz to fantastyczne nagrody dla naszych adeptów gry w piłkę nożną. No i tego serdecznie Wam życzymy i co? Do zobaczenia za rok? Do zobaczenia za rok. Do zobaczenia. Sponsorem audycji jest spółka BCLDS Bobkiewicz Cholewiński, producent cystern. Na program zaprosił sponsor, właściciel portalu aranżacji kuchni.com.pl.